Paula Pól, Michał Kulka z Lowmore. Ja przepraszam za mój strój nieaulowy trochę, bo przyjechałem prosto z negocjacji dotyczących dokładnie tego, o czym będziemy mówić dzisiaj. Jesteśmy z Lowmore, spółka, którą możecie, może już część z was okazję znać. Na pewno niektórzy, bardzo dobrze, bo to też są nasi klienci na sali. Wspieramy startupy od 2,5 roku od strony prawnej i biznesowej, w szczególności między innymi w procesach inwestycyjnych, w których z Paula się specjalizuje. Okej, zaczynamy. Tutaj na przekór, tak przekornie trochę napisaliśmy typowy proces, ale z naszego doświadczenia wynika, że nie ma czegoś takiego jak typowy proces pozyskania inwestora i typowy proces inwestycyjny. Tak naprawdę to wszystko zależy od was, od tego jaki macie zespół, jak się będziecie dogadywać z funduszem, co to za fundusz, bo to tak naprawdę jest chyba najistotniejsze. Tak, bo niektóre fundusze negocjują przez pół roku, niektóre potrafią w 3 tygodnie. Ostatnio zamknęliśmy proces inwestycyjny w 3 tygodnie i to był chyba nasz rekord. I dużo też zależy od tego, jaki macie produkt i w jaki sposób będziecie go sprzedawać. Niekoniecznie musi to być fundusz. O, jeszcze business angele czy inwestycje takie branżowe. Czyli szeroko rozumiany inwestor, tak. Ale w trakcie procesu inwestycyjnego zawsze się pojawiają te same pytania od founderów i między innymi jest to pytanie o NDA, tak? Czy mamy go podpisywać, czy od razu przy pierwszej rozmowie, a jeżeli nie przy pierwszej, to przy której? Czy mamy czekać na to, że to fundusz nam zaproponuje treść takiego NDA? Czy to jednak powinno wyjść z naszej strony? I o tym na pewno za chwilę trochę dłużej powiemy. Pojawiają się też takie pytania, z iloma funduszami rozmawiać jednocześnie, gdzie poznać jakiegoś inwestora, co ma wpływ na wycenę, jaką wycenę w ogóle zaproponować, albo ile procent w naszym projekcie mogę oddać. I postaramy się dzisiaj w trakcie tej prezentacji odpowiedzieć na większość z tych pytań. O wycenie mówić nie będziemy, bo to jest najtrudniejszy temat i kompletnie nie da się go streścić ogólnie. Ale powiemy o dokumentach, które trafiają do inwestora i to przede wszystkim teaser, czy one pager, czy jak inaczej można go sobie nazwać, czyli generalnie jedna strona, deck, zwany pitch deckiem, prezentacją inwestycyjną, coś w tym sensie, ma różne nazwy, ale chodzi o krótką prezentację, która przedstawia nasz projekt. Model finansowy lub budżet to kolejny dokument, który prawie zawsze się pojawia, a przynajmniej powinien się pojawić. A potem płynnie przechodzimy do dokumentów, które pojawiają się już w samym procesie inwestycyjnym, czyli już kiedy zaczynamy rozmawiać i one zwykle powstają w trakcie negocjacji lub są proponowane przez jedną lub drugą stronę i potem dyskutowane, czyli term sheet. I dwa dokumenty, które dołączyliśmy, mimo tego, że one nie funkcjonują w samym procesie, właściwie o NDA Paula wspomniała, ale Founders Agreement to jest coś, co do potencjalnego inwestora nie trafia, coś, co nie jest elementem procesu inwestycyjnego, ale może nam bardzo w nim pomóc, a sam fakt, że go mamy, czyli jeżeli nie jest to startup zakładany przez jedną osobę, ale przez 2-3 osoby, które ze sobą współpracują, co-founderów, którzy zwykle jeszcze nie mają spółki, tylko są jakąś nieformalną grupą. Jeżeli nie posiadają Founders Agreement, to zdarzyło nam się w procesie, który my rozpoczęliśmy, że brak tego Founders Agreement, czyli brak uregulowania pomiędzy potencjalnymi przyszłymi wspólnikami pracującymi nad wspólnym projektem, pewnych zasad działania i podejścia do tego procesu inwestycyjnego i podejścia do tego biznesu i reguł pomiędzy nimi spowodował, że ten proces zakończył się fiaskiem. Po prostu przestali się dogadywać w momencie, kiedy pojawiły się pieniądze na horyzoncie. Tak, ale o tym to powiemy też trochę później. Tak, zaczniemy od najprostszego dokumentu, który musicie przygotować, czyli one pagera. Jak sama nazwa wskazuje, ma to się wszystko, to jest dokument, który musimy zmieścić na jednej stronie. To jest coś pomiędzy pitchem a prezentacją inwestycyjną. To ma rozwinąć waszego pitcha, ale to jest też dużo krótsze niż prezentacja inwestycyjna. Po co nam one pager? No przede wszystkim po to, żeby zainteresować inwestora, bo jak na samym starcie wyślecie długą prezentację, a zdarza się, że niektórzy przygotowują prezentację nawet po 60 slajdów, to możecie być pewni, że po pierwszych 10 inwestor albo przestanie czytać, albo w ogóle zapomni, czego dotyczy ten projekt, tak? Czyli w ogóle nie otworzyć, jak zobaczysz, że to jest 6 mega. Tak, to swoją drogą. Więc taki one pager ma zainteresować potencjalnego inwestora i on po przeczytaniu takiego one pagera ma chcieć dowiedzieć się więcej na temat waszego projektu, tak? I wtedy dopiero wysyłacie prezentację inwestycyjną. Lub macie okazję pokazać.
Tak, w takim one pageru musicie zawrzeć najważniejsze informacje. Fajnie by było, jakby one były jakoś posegregowane. Warto na pewno zainwestować w grafika, tak? Z tym dużo ludzi ma problem, ale jednak warto, żeby one pager jakoś wyglądał i zapadał w pamięć, tak? A też dzięki dobremu designowi jesteście w stanie łatwiej posegregować te informacje. Warto też takiego one pagera pokazać innym, bo wy swój projekt znacie doskonale i wiecie, czego dotyczy, co jest najważniejsze, jaka jest konkurencja i tak dalej, ale jak pokażecie takiego one pagera komuś z zewnątrz, kto ma tylko ogólne pojęcie na temat waszego projektu, to on wam zwróci uwagę, że na przykład jego zdaniem brakuje jakichś dwóch konkretnych informacji, tak? Więc to taki fajny feedback z zewnątrz. Jeszcze jedna rzecz, która się spotykamy i w one pagerach, i w teaserach, i w prezentacjach inwestycyjnych, w pitch deckach, jest to, że lubicie, startupowcy uwielbiają buzzwords, chmura, nie wiem, co tam jeszcze, microlocalization, beacony, wszystkie takie fajne słowa. Inwestorzy nauczyli się już całkiem nieźle je filtrować, nie zauważają ich i przegięcie z ilością buzzwords czasami szkodzi, a nie szkodzi zrozumieniu tego, co tak naprawdę jest w tym projekcie i czasami zwraca uwagę na to, że pomysłodawcy tak naprawdę nic nie mają, tylko próbują załapać się na jakiś trend. Na jakie pytania powinien odpowiedzieć taki teaser, taki one pager? No podobne, na które odpowiada prezentacja. Inwestor po jego przeczytaniu, przeskanowaniu nawet wzrokiem powinien wiedzieć, co my robimy. Powinien wiedzieć, na jakie wyzwanie na rynku, czy na jaki problem, czy na jaką okazję na rynku odpowiada nasze rozwiązanie. Co my tak naprawdę proponujemy, żeby ten problem rozwiązać. Na czym będziemy też zarabiać, tak? I fajnie też, żeby pokazać skalowalność, bo dużo ludzi myśli, że jeżeli biznes będzie na siebie zarabiał, to to jest tożsame z tym, że biznes jest skalowalny, a to nie są tożsame pojęcia. Mało tego, czasami biznes jest skalowalny, znaczy w sensie nie finansowym, tylko w ogóle sam pomysł jest skalowalny i sam pomysł ma potencjał, istnieje potrzeba na rynku i on rzeczywiście zaspokaja jakąś potrzebę, ale za diabła nie mamy pomysłu na to, jak to monetyzować i nie widać takiego pomysłu na horyzoncie. Aha, i jeszcze taka ciekawa uwaga, że wcale hasło global nie zwiększa naszej szansy na pozyskanie inwestora, bo wręcz ostatnio spotykamy się z tym, że inwestorzy wręcz wolą, żeby zacząć od tego, żeby zacząć działać na jakimś konkretnym rynku. Tak, nie mówię, że na tak małym jak Polska, tak, ale na przykład Afryka, tak, to jest wbrew pozorom gigantyczny rynek, bardzo perspektywiczny i tak naprawdę może się okazać, że wystarczy nam funkcjonowanie na tym rynku i będziemy się doskonale skalować i zarabiać kupę kasy, a wcale nie musimy iść global, tak? Albo od razu uderzać do Stanów Zjednoczonych. Są też projekty, które pozyskują sensowne i spore inwestycje, mimo tego, że dotyczą na tym etapie, na którym my je widzieliśmy, tylko i wyłącznie Warszawy. I to czasami jest wystarczająca skala. Czasami też są biznesy, które wcale nie są sexy i są inwestorzy, którzy lubią biznesy, które nie są sexy, nie są bombastyczne i z planem podboju świata i nie są absolutnie potencjalnym unicornem, ale dają większą pewność i mają jakieś podstawy do tego, żeby sądzić, że stopa zwrotu z takiego biznesu będzie sensowniejsza i na przykład bezpieczeństwo jest większe. Inwestorzy są różni, więc oczekują bardzo różnych rzeczy, o tym jeszcze za chwilę będziemy mówić. Ja tutaj umieściłem na liście, żeby już nie cytować, taki punkcik ostatni, referred by. Znaczy podajcie, czasami ludzie nie pamiętają, gdzie was poznali, co to było, jaka to była okazja, albo kto was podesłał. Umieśćcie to w treści maila albo w samym nawet dokumencie, skąd i gdzie nastąpił kontakt, żeby mu przypomnieć, żeby jakaś klapka w mózgu tam zatrybiła i powiedzieć, aha, to ci goście, którzy tam mi opowiadali na Wolf Summit, pamiętam, tak? Coś w tym sensie. Płynnie przechodzimy do prezentacji inwestycyjnej. To ona bardzo często jest nazywana pitch deckiem, mimo że podejrzewam, że w większości pitch decków, które przeszły przez proces inwestycyjny i dostały inwestycje, nikt tym akurat inwestorom nie pitchował, tak? Po prostu odbyło się to przy jakimś stole, ktoś ją dostał mailem, przeczytał, wydrukował, przejrzał ją jakiś analityk, spotkali się, porozmawiali parę razy i doszło do inwestycji. Więc taki śmieszny pitch deck, którego nie mamy okazji pitchować. I tutaj jest bardzo ważna różnica, bo bardzo często prezentacje inwestycyjne przygotowywane są po to, żeby pokazać się na konkursie albo na jakiejś konferencji i wygrać jakąś tam niesamowitą nagrodę.
albo po prostu się dać poznać większej ilości ludzi. To jest zupełnie inna rzecz niż to, co będziemy pokazywać bardzo często w małym pokoju z dwoma gośćmi po drugiej stronie, jakimś analitykiem, jakimś partnerem, którym będziemy musieli nasz projekt sprzedać i oni zanim zdążymy dojść do drugiego slajdu, nam cztery razy przerwą, zmienią tok myślenia, wpadną w dygresję i postawią cztery wyzwania. Zupełnie inna bajka. Zwykle jurorzy na konkursach nie są inwestorami. To są mentorzy, to są jacyś ludzie, którzy wspierają, ktoś od sponsora, czasami jakiś inwestor. Ale oni myślą zupełnie inaczej. Na coś zupełnie inaczej, coś zupełnie innego patrzą. Już nie mówiąc o nagrodzie publiczności. No tam trzeba zrobić ładną prezentację, coś bardzo sexy i musi mieć fajny pomysł, jak to sprzedać, ale niekoniecznie inwestorom. Muszą być bardziej marketingowe, więc to są dwie zupełnie różne rzeczy. Prezentację, którą wiemy, że będziemy wysyłać, bo tak się bardzo często zdarza, musimy przygotować inaczej niż prezentację, którą będziemy mogli bronić. Znaczy takiej, którą będziemy pokazywać i omawiać. To są też dwa zupełnie różne dokumenty. Taka, którą będziemy wysyłać, musi być self-explanatory. Musi być na tyle wypełniona treścią, żeby nie trzeba było do niej komentarza, bo nie będziemy mieli okazji tego komentarza zrobić. O ile ja mógłbym tutaj umieścić w tej prezentacji jakiegoś fajnego kotka i sprzedać fajną anegdotę i powiązać to z czymś i zrobić wrażenie, o tyle ten sam kotek w prezentacji wysłanej do inwestora nie będzie miał najmniejszego sensu. Struktura prezentacji i tutaj akurat te 10 punktów, które wymieniłem, to nie jest jakieś widzimisię. To są dosyć długo prowadzone badania wręcz, czyli deków inwestycyjnych wysyłanych do inwestorów w Stanach, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, Francji, chyba w Polsce nie. Jak wygląda struktura tych deków? Tam jest między 12 a 18 slajdów, zwykle jest 10 sekcji, te sekcje przynajmniej, które tu są wymienione, powtarzają się najczęściej. I one są kluczowe. Jest to właśnie po co, czyli ta big idea, problem, solution, rozwiązanie, why now, jeden z moich ulubionych slajdów, można go, slajdów lub sekcji, można go na dwa sposoby interpretować, to znaczy albo dlaczego teraz robimy to, co robimy, albo dlaczego teraz warto w nas zainwestować, tak? Dwa podejścia. W zależności od tego, które to będzie podejście, on będzie w innym miejscu w tej prezentacji, bo w innym miejscu będzie pasował. Jaki jest rynek, a w szczególności skala tego rynku, czy nie ma przypadkiem gdzieś szklanego sufitu blisko nad głową i pokazanie, w jaki sposób myślimy o rynku. Tak? Sam produkt, zespół, model biznesowy, konkurencja i finanse. Przy czym o konkurencji musicie myśleć bardzo szeroko, bo my się spotykamy z tym, że konkurencję traktujemy tak bardzo wąsko. W sensie, że musi być podobny SaaS, który robi coś takiego jak my, tak? A wcale tak nie jest. I chyba nasz ulubiony przykład to jest Booksy. Tak, bo Stefan Potory, który był tutaj parę tygodni temu, często podaje. Tak, to. Tak. Konkurencją dla Booksy jest przecież zwykły zeszyt i telefon. Kartka papieru, długopis, tak? Telefon. I tak też można umawiać wizyty u fryzjera, tak? A niektórzy wcale w ten sposób nie myślą. Wręcz my się częściej chyba spotykamy z tym, że jak widzimy się z jakimś startupem i pytamy o konkurencję, no to mówią, że nie, my to generalnie nie mamy jakiejś większej konkurencji, bo niby coś tam jest, ale oni robią kompletnie coś innego, albo bo nie wiem, my mamy jakieś fajniejsze rozwiązanie i tak dalej i w ogóle to nie ma sensu na to zwracać uwagi. I o ile jeszcze jak nam ktoś tak mówi, to jest okej, okay, tak? Bo my powiemy, że tak wcale nie jest, ale jeżeli tak powiecie w trakcie rozmowy z inwestorem, to tak daje 80% szans, że drugi raz się nie spotkacie, tak? Bo jeżeli tak wąsko patrzycie na konkurencję, to wcale dobrze nie świadczy o projekcie. No mieliśmy najlepszy przykład przed VC Speed Dating, które niedawno zrobiliśmy. Mieliśmy prawie 200 zgłoszeń i były na przykład cztery prawie identyczne projekty, gdzie wszyscy cztery founderzy byli absolutnie przekonani, że wymyślili i robią coś unikalnego. Tak, i wszystkie cztery już praktycznie były na rynku. To były MVP albo już to było w sprzedaży, więc to było dosyć śmieszne. Ale chyba najlepsze było to, jak dostaliśmy zgłoszenie na nowego Snapchata i nowego LinkedIna, bo ktoś nie sprawdził, że coś takiego jest. Więc nie odrobienie pracy domowej, klasyka. Tak. Najważniejszy slajd, albo dwa najważniejsze slajdy, najważniejszy chyba uniwersalnie, bo on się w każdej prezentacji znajduje, bo drugi nie w każdej jest, to team. Nam się bardzo często też zdarza, poza tym, że inwestorzy poświęcają mu najwięcej czasu, najdokładniej go analizują, patrzą, kto to jest, czy ten zespół ma potencjał, żeby to zrobić. Ten slajd jest też bardzo często bardzo słabo zrobiony.
Tak, founderzy często go traktują tak po macoszemu, w sensie, że wrzucą zespół, trzy czy cztery zdjęcia i podpiszą CEO, CTO, COO i nie wiem, ktoś tam jeszcze czwarty. I generalnie na tym się kończy, tak? A jednak fajnie jest pokazać doświadczenie, co już zrobiliśmy, z kim już coś na przykład robiliśmy, tak? Bo to bardzo dużo wnosi dla samego inwestora, bo często jest tak, że o ile projekt jest jeszcze tam do delikatnej zmiany, może jakieś albo do kompletnego pivota. Albo do kompletnego pivota. O tyle, jeżeli zespół jest naprawdę dobry, to inwestor będzie w stanie w to zainwestować, tak? Bo jednak to zespół ma dowieść te wszystkie KPI-e i to on ma być pracowity, konkretny i to trzeba naprawdę bardzo dobrze pokazać w prezentacji. Dosłownie nam się tak zdarzyło, że odpowiedź od funduszu jednego z większych w Polsce była: no fajny temat podesłaliście, ale no sam pomysł jest taki sobie, już tam mieliśmy ze 4 czy 5 podejść takich i tak pewnie się spiwotują ze 3 razy w ciągu tego roku, ale zespół jest mega, my w to wejdziemy. Więc to jest strasznie ważne, żeby to dobrze pokazać, szczególnie jak pamiętasz case, jak founder nie był w stanie wykrztusić siebie, że był współkonstruktorem łazika marsjańskiego na przykład, tak. I nie wiedział, że to jest istotne. A to zrobiło największe wrażenie na inwestorze. Tak, tak. Dobry pomysł na pitch deck jest taki, żeby mieć tych slajdów więcej. 20, 25, 30 różnych. Mniej rozbudowanych, bardziej rozbudowanych, niektóre sekcje w kilku różnych wersjach, po to, żeby w zależności od tego, do kogo będziemy to wysyłać, czy będziemy to wysyłać, czy będziemy to pokazywać, do którego funduszu to będzie szło lub w jakiej procedurze to będzie szło, czyli przez kogoś czy bezpośrednio, czy pośrednio, bardzo szybko móc złożyć taki właśnie deck, jaki akurat będzie nam potrzebny, czyli wybrać te 10, 12, 18, a może 20 slajdów z tych 30 i wysłać to, co chcemy, szybko. Ale to pod warunkiem, że jesteście coś w stanie zrobić dobry research a propos tego, do kogo to trafi, albo same informacje na temat funduszu, a takie rzeczy jesteście w stanie wyciągnąć od startupów, które już zainwestował fundusz. Albo od nas. Tak, ale ja generalnie jestem zwolenniczką, że jeżeli nie jesteście w stanie wyciągnąć dokładnych informacji, to lepiej nie przekombinowujcie i wysyłajcie po prostu to, co macie deka i nie kombinujcie z tym, jakie konkretne, spersonalizowane informacje mają się tam znaleźć. To nadal jest ważne, z kim w funduszu rozmawiamy. Są fundusze, gdzie jest na przykład 3 czy 4 partnerów zarządzających albo są różni analitycy i to dosyć ważne jest, do kogo nasz projekt trafi. Dobrze zrobić research, ja tak uważam. Wiadomo, jak ma się szansę. Tak. Kolejny temat i chyba najwięcej kontrowersji i najwięcej pytań, model finansowy lub budżet. Nie wiem, czy ktoś z was miał okazję się przekatować, mówiąc brzydko, przez 3.1, ale oni lubią takie bardzo rozbudowane arkusze kalkulacyjne na 5 lat do przodu, miesiąc po miesiącu, wszystko rozpisane i oczekują, że to będzie fajnie wypełnione cyferkami, które i tak wszyscy wiedzą, że są wyssane z głowy, tylko oni muszą to wysłać dalej do PARP-u. Więc o ile budżet jest potrzebny i nie ryzykowałbym poważnej rozmowy z inwestorem bez cyfer, na którymś przynajmniej etapie, o tyle on niebo ważniejszy od tego, jakie te cyfry tam będą i czy będą w ujęciu miesięcznym, kwartalnym czy jakimś innym i jakie będą wpisane, jest to, co za nimi stoi. To znaczy, sprowadzając to do poziomu Excela, formuły, które za tym stoją i założenia, które stoją za tymi cyframi, które się pojawiają, są o wiele ważniejsze niż te cyfry, które wychodzą. Bo może nam wychodzić sobie z takiego budżetu, że będziemy mieli break even pod koniec 2017 roku i że będziemy mieli takie, a nie inne przychody, ale zyski, ale jeżeli nie będzie za tym sposobu myślenia, modelu, który spowodował, że do tego doszliśmy, jakichś założeń, które są bazą dla takiego modelu, dla takiego budżetu, to on będzie nic nie warty. To jest nadal Excel. Excel wszystko przyjmie, wszystko możemy tam wpisać. Czy aby na pewno to jest potrzebne? Tak, jest. Jeszcze powtórzę to 10 razy. Skoro to i tak się 10 razy zmieni, bardzo często słyszę od ludzi, którzy się przygotowują do rozmowy. Przecież to się zmieni. To się zmieni 10 razy. Po co nam robić to tak szczegółowo, tak dokładnie? Żeby pokazać sposób myślenia. To jest o niebo ważniejsze niż to, co tam będzie zapisane. Tak, to się zmieni. Będziecie się śmiać po inwestycji za pół roku już z tego pierwszego budżetu, który zrobiliście, z tego pierwszego modelu. Czy są gotowe formatki? To jest kolejne pytanie, które się pojawia bardzo często. Tak, są. I niektóre są bardzo dobre, w szczególności jeżeli macie stosunkowo taki jednobiegunowy biznes, na przykład low touch sales SaaS, tak? Czyli SaaS, który się sprzedaje automatycznie, online i skaluje się wraz z marketingiem, który w niego wlejemy. Tak?
Do tego są gotowe formatki. Można sobie wyszukać w internecie, nie będę wam polecał jakiejś jednej konkretnej, ale są. Podobnie do biznesów typu aplikacja, to nawet jeszcze prościej, marketplace już trochę bardziej skomplikowany, hardware o niebo bardziej skomplikowany, bo pojawiają się elementy, które już o wiele trudniej jest tak zuniwersalizować. Schody są wtedy, kiedy mamy nietrywialny biznes, czyli na przykład SaaS, który kombinuje ze sobą low touch sales i high touch sales, albo kombinację marketplace'u z SaaS-em, aplikacją i hardware'em. To też już widzieliśmy. Tego się nie da znaleźć pod to formatki, którą po prostu da się wypełnić i wpisać jakieś dane i modyfikować parametry, które rządzą modelem finansowym. Jaki jest problem przy tych budżetach, przy tych modelach finansowych? Taki najbardziej trywialny i najbardziej podstawowy to totalny brak wiedzy ekonomicznej. Nierozróżnianie przychodów od zysków, nie wiedza, co to jest cash flow i jakieś podstawowe pojęcia, które jednak trzeba znać, żeby coś takiego skonstruować. Co nie znaczy, że trzeba być księgowym, żeby coś takiego zrobić. To są naprawdę stosunkowo proste rzeczy, tylko jednak trzeba poświęcić chwilę czasu. Inwestorzy są coraz bardziej wymagający, jednak oczekują tego, żebyśmy wiedzieli, co to jest ARR w przypadku, czy MRR w przypadku SaaS-a na przykład. Są to recurring revenue. I mieli jakieś pojęcie o tym, co robimy, lub ktoś z nas, jedna osoba z tego teamu miała to pojęcie i potrafiła przełożyć ten pomysł, tą ideę i mechanizm, który ma działać na model biznesowy i na cyfry. Kolejny błąd typowy to jest takie skalowanie liniowe, myślenie skalowaniem liniowym. To znaczy, skoro teraz wydajemy w naszym fajnym SaaSie 500 zł na AdWords i jak drogi inwestorze wsypiesz nam te dwie bańki na konto i my będziemy wydawać 50 tysięcy na AdWords, to jak za 500 zł pozyskujemy 10 lidów, to jak będziemy mieli 50 tysięcy miesięcznie, to będziemy pozyskiwać 1000 lidów. Super, fajnie. Tylko że nikt w to nie wierzy, bo to jest niemożliwe. To znaczy, to się tak nie skaluje. Może się skalować lepiej, a może się skalować znacznie gorzej. Może się okazać, że jest po prostu sufit i ilość tych lidów, które w ogóle są, które da się pozyskać, jest znacznie mniejsza niż ten 1000. Skuteczność każdej złotówki wydanej kolejnej może być inna. Czy możemy się dowiedzieć tego? Tak, możemy to przetestować. Żeby to przetestować, musimy mieć pieniądze, więc czy od razu iść po 50 tysięcy razy 12 miesięcy plus kasa na deweloperów i tak dalej, czy może najpierw pójść po 200, przetestować pewne nasze hipotezy dotyczące tego, jak to będzie rosło, albo wyłożyć własną kasę i przetestować te hipotezy i pójść do inwestora, pokazując mu, my wiemy, że to się tak będzie skalowało, bo to sprawdziliśmy. Dalej, w momencie, kiedy mamy szansę pokazać dane historyczne, to jest rewelacyjna sprawa. To znaczy, jeżeli już jesteśmy tak, na tyle mamy zbootstrapowany biznes, już mamy istniejący produkt, on się sprzedaje, mamy jakieś dane historyczne i na ich podstawie wyciągamy pewne wnioski, wiadomo, że jest znacznie łatwiej wykazać, że one mają sens i że w pewien sposób da się je przeskalować. Jeżeli nie mamy takiej okazji, to jednak musimy te projekty uzasadnić, czyli poprzeć je jakimś modelem, jakąś logiką, która będzie za nimi stała, a żeby ten model się trzymał kupy, trzeba iść od dołu. No, bo można sobie podejść tak, że tak, fajnie by było, jakbyśmy pokazali temu inwestorowi, że zrobimy break-even w 2017 mniej więcej w połowie roku, a w 2019 już będziemy trzaskać taką kasę i taka będzie nasza wspaniała waluacja. Tak? I od tego wychodzimy, żeby zbudować model finansowy. Trzeba wyjść trochę z innej strony, to znaczy zobaczyć, ile jesteśmy w stanie sprzedać, jak będziemy to sprzedawać, ile nas będzie ta sprzedaż kosztowała i ile będzie w tym czasie kosztowała firma. Czyli cholernie dobrze też spisać koszty i kanały przychodowe. Nawet SaaS, który jest właśnie low touch i który będzie online'owo tylko i wyłącznie funkcjonował, ma wiele kanałów przychodowych, bo jednak jeżeli sobie weźmiemy zarówno kanał SEO i SEM-owy, i wymieszamy go w jedną całość, a potem sobie go przeskalujemy, koszt pozyskania klienta, nie rozróżniając tych dwóch kanałów, to wyjdą nam strasznie dziwne rzeczy. SEO się zupełnie inaczej skaluje niż SEM. Tak, proste. Koszty operacyjne i wynagrodzenia, tam zapominacie o po prostu bardzo wielu punktach. Nie jesteście w stanie przewidzieć wszystkiego, ale naprawdę trzeba sobie zadać pytania, czy nie pojawią się, czyli nie ma kosztów, o których zapominamy, bo inwestorzy je znają, oni widzieli setki już tego typu dokumentów i łatwo zobaczą, że pominęliście na przykład w spółce, którą planujecie wychodzić na inne rynki i docelowo przekształcić spółkę akcyjną, pominęliście koszty prawne na przykład, nie? Nasze w sensie. Takich pozycji jest znacznie więcej i warto sobie jakąś ściągawkę do tego zrobić i przejść. Okej. Ja ostatnio napisałam taki artykuł, który dotyczył Founders Agreement. To jest taka umowa, którą powinni podpisać założyciele, pomysłodawcy na samym początku swojej współpracy.
No i pojawiły się argumenty, że po co, to jest zbędny formalizm, tak naprawdę nic to nam nie wniesie, a tak naprawdę, nie wiem, wydamy kasę, stracimy czas, a przecież wszystko możemy uregulować już w umowie inwestycyjnej razem z inwestorem. Bo my się tak długo znamy od podstawówki, tak. Robimy ze sobą już tyle fajnych rzeczy i nie ma mowy, my sobie ufamy. I my mieliśmy już taki przypadek, chyba jeden z takich najciekawszych naszych ostatnio. Był genialny projekt, naprawdę grupa czterech osób mogli zrobić naprawdę coś dużego i inwestorzy byli zainteresowani, ale oni nigdy nie usiedli do stołu i nigdy nie porozmawiali na temat tego, kto ile ma mieć udziałów w ich projekcie, tak? Bo było takie dorozumiane podejście, że wszyscy podzielimy się porówno, tak? Ale później w trakcie pracy okazało się, że jedna z osób była mniej aktywna, ktoś był bardziej, ktoś wniósł więcej pracy, jakiegoś know-how, tutaj ktoś stworzył prezentację, zgadał się z inwestorem, no i stwierdził, że on musi mieć więcej udziałów, tak? No i takie problemy wychodzą przy rozmowie z inwestorem i tak naprawdę jeżeli to wyjdzie przy samym inwestorze, no to możecie być pewni, że inwestor w życiu nie zainwestuje w projekt, w którym founderzy nie są w stanie się dogadać na samym początku, tak? Bardziej, że oprócz samego teamu founderzy inwestują tak naprawdę w trochę IP, które macie, czyli tej intellectual property, tego własności intelektualnej, czyli tego, co wymyśleliście, co zapisaliście, stworzyliście, zakodowaliście, narysowaliście. Tak, to jest jedna z kwestii, którą też powinno się uregulować w takiej umowie, bo ja uważam, że wy jesteście w stanie sami coś takiego spisać, tak, bylebyście mieli nie tylko... Nie potrzeba prawnika do tego. Tak, bylebyście tylko wiedzieli, co tam zawrzeć, tak, czyli najważniejsze kwestie to podział udziałów w przyszłym projekcie. Jeżeli to jest podpisywane na samym początku, to podział waszych obowiązków, kto co będzie robił, kto co za co będzie odpowiadał. Jeżeli podpisujecie to na etapie, że już coś zostało wypracowane, to powinniście też to uregulować w kontekście prawa własności intelektualnej, bo to, co później wy będziecie wnosić do spółki, to będzie właśnie IP i know-how i musicie mieć tutaj jasność, bo w umowie inwestycyjnej pojawi się taki punkt oświadczenia i zapewnienia, w którym oświadczycie, że wszystko to, co wnosicie, to jest, macie do tego prawa, a jeżeli nie macie i w trakcie wyjdzie, że na przykład logotyp nie należy do was, to zapłacicie karę, tak? I w zależności od funduszu to może być tam, nie wiem, 200 tysięcy, ale dzisiaj z kolei negocjowaliśmy z takim funduszem, który wrzucił milion. Więc na takie rzeczy naprawdę warto uważać i lepiej szybciej i dogadać to między sobą, żeby mieć spokój w przyszłości. Jeżeli chodzi o drugą rundę, to tutaj znów są kwestie prawne, które zawsze są spychane na dalszy tor i o ile na początku nikt nie zwraca na to uwagi, bo co tam, uchwały nie są potrzebne, umowę jakąś tam weźmiemy sobie z internetu, na pewno jakoś sobie poradzimy, o tyle jeżeli będziecie pozyskiwać drugą rundę, no to na 100% będziecie mieli due diligence przeprowadzony, w tym LDD i tam na pewno wyjdzie to, czy nie wiem, czy Rada Nadzorcza podejmowała właściwe uchwały, czy macie prawa autorskie do, nie wiem, strony internetowej albo do identyfikacji wizualnej i o ile wiele problemów można wyprostować w różny sposób, o tyle nie wszystkie się da, tak? I po prostu szkoda by było, żeby przez taką głupotę stracić potencjalnego inwestora. Kolejny obszar, który przy drugiej rundzie jest wrażliwy, ale to chyba nie na tą prezentację, tylko na kolejną, to są relacje pomiędzy nami jako founderami, pomiędzy dotychczasowym inwestorem lub inwestorami i nowym inwestorem. Wejście nowego inwestora jest bardzo często dla nas okazją do tego, żeby zresetować pewne ustalenia, niekoniecznie dla nas korzystne z poprzednim, ponieważ on też będzie musiał się dostosować, ale z drugiej strony to ten dotychczasowy nasz inwestor bardzo często jest rozgrywającym. On rzadko kiedy przeprowadzi wam drugiego inwestora, to się bardzo rzadko zdarza. Nie liczy na takie rzeczy. Raczej sami go przyprowadzicie. Ale to on będzie musiał się z nim dogadać też. I to są negocjacje, które prowadzi się je równolegle, ale w końcu i tak się siada do jednego stołu. O ile dobrze, jak inwestor wychodzi, tak, przy tej rundzie, ale bardzo często zostaje, tak, więc późniejsze negocjacje naprawdę są trudne. Jak wychodzi, też są schody czasami. No ale już mniejsze. Anyway, w końcu trafiamy na umowę inwestycyjną. Właściwie nawet jeszcze wcześniej term sheet. I tutaj jakby to są dwie strategie, jeżeli już zaczniecie negocjować, to negocjując term sheet miejcie w głowie to, że ten term sheet się przełoży na umowę inwestycyjną. Term sheet to jest taki dokument, w którym są spisane te podstawowe
parametry i założenia inwestycji. Przy czym można do niego podejść w taki sposób, że rzeczywiście są to elementy podstawowe, czyli można to zmieścić na kilku stronach, zawrzeć podstawowe ustalenia pomiędzy stronami, a potem doszczegóławiać się w umowie inwestycyjnej, co przyspiesza ten pierwszy etap negocjacji, ale może wydłużyć drugi, albo podejść dokładnie odwrotnie, czyli zrobić ekstremalnie szczegółowy term sheet, który potem przełożenie go na umowę inwestycyjną jest formalnością. Bez względu na to, jaką wybierzemy albo inwestor wybierze metodę, jest parę klauzul, o których pewnie warto wspomnieć. Paula o nich często pisała, ale myślę, że szybko jeszcze zdążymy, nie? Rozmowa. Tak, bardzo szybko przelecimy przez nie. Już jest bardzo źle? No. Wyłączność operacyjna, to się praktycznie zawsze pojawia w każdej umowie inwestycyjnej. Inwestor, kiedy w was inwestuje, to chce, żebyście cały swój czas, czyli to, co macie najważniejszego, poświęcili danemu projektowi. Aczkolwiek, jeżeli robicie coś innego, to nie można się z tym kryć, tylko trzeba od razu o tym powiedzieć i najlepiej już na etapie term sheetu, bo takie rzeczy jesteście w stanie wyłączyć, tak? Nie wiem, znów Stefan Batory. On ma dwa projekty i dwa projekty prowadzi równolegle. Inwestorzy o tym wiedzą, nie mają z tym problemu i ma w inny sposób zapisaną wyłączność operacyjną niż ktoś, kto prowadzi tylko jeden, tak? Więc to zawsze warto poruszyć. Warto też pamiętać o rzeczach, które robimy w cudzysłowie na boku, czyli na przykład mamy jakąś fundację, w której dbamy o biedne zwierzątka, tak? Może się okazać, że nagle łapiemy się pod zastrzeżenia związane z wyłącznością operacyjną. Tak, albo jakieś mniejszościowe udziały w innej spółce, gdzie nie jesteśmy operacyjnie zaangażowani, ale ja wychodzę z założenia, że jednak lepiej się zabezpieczyć i od razu o tym wspomnieć i mieć to wpisane do umowy, żeby później inwestor wam nie powiedział, że można to potraktować jako naruszenie wyłączności operacyjnej. Druga ważna klauzula to jest vesting. Inwestor... Nie zawsze jest, co ciekawe. Tak, tak, ale w wielu umowach jednak się pojawia i warto wiedzieć, o co chodzi. Kiedy jakby vesting w Polsce wygląda kompletnie inaczej niż w Stanach Zjednoczonych. U nas nie ma czegoś takiego jak zawieszone udziały i my już na starcie dostajemy całą pulę udziałów, które nam przysługują, ale inwestor musi się zabezpieczyć, że w sytuacji, kiedy wy byście po pół roku stwierdzili, że w sumie wam ten startup to do niczego jest niepotrzebny, macie udziały, w razie czego będzie dywidenda za jakiś czas, więc teraz sobie wyjeżdżacie na surfing, nie wiem, na Bali, tak, i nie będzie was tutaj. Więc inwestor się zabezpiecza w ten sposób, że część waszych udziałów, w zależności od tego, kiedy nastąpi to, nie wiem, wasz wyjazd czy cokolwiek innego, tak, rezygnacja z działalności w spółce, to wtedy w zależności od tego, co wybierze inwestor, albo sprzedajecie mu część swoich udziałów, albo są one umarzane. A oprócz tego oczywiście też kara umowna, więc tego nikt nie odpuści. I dwa chyba najłatwiej, najtrudniejsze do zrozumienia, ale bardzo często krótko opisywane pojęcia, czyli i bardzo ściśle powiązane ze sobą, czyli drag along i liquidation preference. Szczerze mówiąc, akurat te negocjacje, które teraz prowadzimy, to są bardzo doświadczeni founderzy. Oni są już po dwóch rundach inwestycyjnych, mają inne startupy, są ze środowiska, czytali mnóstwo na ten temat. Zarówno im, jak i dotychczasowym inwestorom opadła szczęka, jak zobaczyli zapisy o liquidation preference i o drag along i o sposób, w jaki zostały powiązane te zapisy, te postanowienia w umowie inwestycyjnej, którą przedstawił nowy inwestor. Liquidation preference zabezpiecza inwestora w ten sposób, że gwarantuje mu pewne preferencyjne warunki wyjścia. Wydaje się proste, to znaczy, że jeżeli będziemy tą spółkę kiedyś sprzedawać, to on w pierwszej kolejności wyjmie kasę, którą włożył, plus jakiś tam bonus. W praktyce jest to wiele bardziej skomplikowane i zależy od bardzo szczegółowych zapisów. Same postanowienia o liquidation preference potrafią mieć 6-7 stron w umowie, takie też widziałem. I jeszcze nie spotkałem foundera, który by je zrozumiał bez rozpisania tego mu w Excelu i pokazania na wykresach, co się wydarzy w różnych konkretnych scenariuszach. Powiązanie liquidation preference z dobrze napisanym drag along to jest śmiertelna broń inwestora. To znaczy on może wyjść ze spółki, sprzedając ją bardzo tanio i wyjść z zyskiem, a wy zostajecie z niczym, nawet mając 50% z niej udziałów. Mówi się, że drag along i liquidation preference to jest generator seryjnych przedsiębiorców, to serial entrepreneurs. Zrobili spółkę, pozyskali inwestora, zyskali drugą rundę, zrobili sukces, zostali z niczym, znowu założyli fajny biznes, znowu pozyskali inwestora, znowu zrobili drugą, trzecią, czwartą rundę, exit, znowu zostali z niczym. Źle zrozumiany liquidation preference, źle zrozumiany drag along oznacza dla was, że możecie zostać z niczym, nawet mając 50% udziałów w dobrze sprzedanej spółce. Chyba tyle, co? Straszenia.
Tak, jeszcze ostatni punkt, lock-up, ale to... Że dajmy szansę na pytania jakieś, to się pojawia wszędzie, tak? Nie będziecie mogli sprzedać swoich udziałów, dopóki inwestor nie wyjdzie ze spółki, nie ma szans, żeby to znegocjować.